Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wygenerowałem takie wyniki, jakie widzicie u siebie na ekranach aktualnie. Pokażę Wam, jak w 10 minut dosłownie samemu stworzyłem ten produkt, który, który sprzedawałem. Jak stworzyłem sklep internetowy, myślę, że w godzinę bez żadnych umiejętności. Jak ten produkt wysyłałem automatycznie po zakupie na adres naszych klientów, na adres mailowy klientów, więc nie było tam żadnej wysyłki fizycznej oraz jak wykorzystałem darmowy marketing i w darmowy sposób przedstawiłem ten produkt tak żeby wygenerować właśnie takie wyniki jakie widzicie u siebie teraz na ekranach. Tak więc zostańcie do końca, bo będzie mega dużo walio. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami i zapraszam do oglądania. Dobra, najpierw małe omówienie dashboardu, który aktualnie tutaj widzicie. Jest to aplikacja od Shopify'a, jest to aplikacja na Shopify'u, która pomaga nam lepiej przeanalizować wszystko, co się dzieje i między innymi nasze sprzedaże. Więc jeżeli zobaczymy sobie tutaj, mamy 36 sprzedaży w ciągu ostatnich 7 dni, wygenerowane 1500 dolarów około. Mamy również tutaj koszt. Oczywiście w naszym przypadku były to produkty cyfrowe, które ja sam stworzyłem, więc nie miałem żadnego kosztu wygenerowania kupienia tego produktu czy coś takiego. Natomiast są tutaj koszty między innymi. Aplikacji, czy transakcji, czy innych różnych rzeczy, które oczywiście zazwyczaj przy sprzedaży większej są. Average Order Value, czyli taka przeciętna cena zakupu to było około 43 dolarów. Tak więc tak to mniej więcej zachowywało się na sklepie. Produkt troszeczkę droższy, natomiast sprzedawany w krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj ta cena również nie robi jakiegoś tam większego problemu dla tych ludzi. Niestety produktu wam nie pokażę na ten moment, ponieważ dalej on sprzedaje, natomiast pokażę Wam, co to. W ogóle jest za kategoria produktów, i jak tego typu podobne produkty możecie znaleźć? I pokażę Wam również, że faktycznie inne sklepy na tym zarabiają, żeby nie było, że to jest jakaś ściema. Tak więc, przede wszystkim, co ja sprzedawałem? Produkty cyfrowe, czyli produkty, które można samemu sobie stworzyć, na przykład w kanwie. Możecie, nie wiem, to są kolorowanki, e-booki, karty, cokolwiek, i ta osoba dostaje je od razu na maila i może sobie je wydrukować. No i oczywiście, nie wiem, czy powiesić obraz, czy na przykład zagrać w karty, czy może sobie kolorowankę pomalować, czy przeczytać e-book. Więc to są produkty cyfrowe, nie musimy się bawić totalnie w żadną fizyczną wysyłkę i automatycznie osoba po zakupie dostaje ten produkt na swojego maila, więc Wy możecie po prostu spać, a pieniądze do Was docierają i automatycznie produkty się wysyłają, także no bajka. Tak więc teraz Wam pokażę sklepy, które również na tym zarabiają, jest ich mnóstwo, ja wybrałem jeszcze dwa takie, które Wam dodatkowo pokażę i tutaj mamy jeden z nich, jest to sklep internetowy, który sprzedaje kolorowanki, takie kolorowanki zaraz Wam pokażę, jak możecie stworzyć dosłownie w 5-10 minut. Ten sklep oczywiście i ma fizyczne i e, cyfrowe mm, kolorowanki, czyli jeżeli chcemy, oni nam wyślą, bądź też e, znaczy wyślą nam fizycznie jeżeli chcemy, to, to po prostu na maila wydrukujemy sobie i będziemy mogli sobie pomalować. E, w tym momencie, z tego co widzę, wy, wys, wys, wyprzedały się te e, formy fizyczne. E, jeżeli chodzi o zyski, które generuje ten właśnie e, sklep internetowy, to już sobie tutaj to zobaczymy. W ostatnich 30 dniach mamy 10 tysięcy dolarów wygenerowane. Jeżeli chodzi o marketing, to głównie prowadzą bardzo proste marketing na TikToku, więc mamy, drukujemy sobie na przykład ten nasz produkt, który sprzedajemy i pokazujemy, zaczynamy go kolorować. Mega, mega prosta sprawa, a mamy po 200, 300 tysięcy i więcej e, wygenerowanych wyświetleń, więc naprawdę bardzo prosty marketing, który również i ja wykorzystywałem. A żeby Wam pokazać, jak bardzo prosto zrobić na przykład taki produkt, no to, nie wiem, przechodzicie sobie na kanwę, wpisujecie w elementach kolorowanka, mamy różnego rodzaju elementy, dodajemy je sobie i po prostu, e, no wiadomo, musimy to zrobić tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi, natomiast no jest to dosyć proste i później zapisujemy to, już mamy produkt cyfrowy budujemy sklep internetowy wysyłamy do naszego klienta po zakupie automatycznie tak więc już mamy e, pierwszy pomysł kolejnym pomysłem są oczywiście planery wszechobecne e, i takich różnych pomysłów naprawdę możecie znaleźć wiele zaraz przejdę do tego jak jeszcze takich e, pomysłów e, naszukać więcej no ale mamy tutaj właśnie planery odnośnie ogólnie planowania dnia roku miesiąca e, można też sprzedawać planery na przykład związane z planowaniem budżetu e, no i również ten sklep internetowy w bardzo prosty sposób przedstawia to na swoim e, i na swoim TikToku i oczywiście dlaczego mówię tutaj o TikToku, dlatego że to jest ta forma marketingu, którą ja prowadziłem i jeszcze do tego zaraz wrócimy, ale ta osoba po prostu pobiera sobie na przykład na tego pada tą, ten planer i tam go zaczyna wypełniać, ewentualnie jakiś głos dodaje, coś zaczyna tam mówić, że w łatwy sposób sobie zaplanowałam dzień i dzięki temu osiągnęłam jakieś tam efekty i tak dalej, więc zobaczcie milion na przykład wyświetleń, wszystko to w darmowy sposób, więc również i wyniki jak możecie się domyślać na tym sklepie są a to sobie już sprawdzimy. E, na pewno były to większe wyniki z tego co pamiętam tak, około 20 tysięcy dolarów w ciągu ostatnich 30 dni. E, nie sprawdzałem, czy robią też reklamy płatne, ale myślę, że takie wyniki w samymi e, tymi reklamami płatnymi, czyli wrzucaniem po prostu filmików można zrobić. Teraz pewnie wiele osób zastanawia się, jak można znaleźć więcej tego typu pomysłów na to, co sprzedawać, a więc jednym z nich możecie przejść na czat GPT i napisać napisz mi pomysły na produkty cyfrowe, które mogę sprzedawać i, i nagle pojawiają nam się różnego rodzaju pomysły. Mamy kursy, mamy. E Facebooki, jakieś e-przewodniki, szablony na przykład do CV, czy do motywy do WordPressa, czy oprogramowania jakieś, to już takie może zaawansowane rzeczy. Natomiast pliki do druku, właśnie no to, między innymi to, co, o czym rozmawialiśmy, jakieś abonamenty na treści i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj mamy różnego rodzaju pomysły. No i później najlepiej sobie przejść na TikToka i wpisać na przykład któreś z tych pomysłów, zobaczyć, jakie tam są filmiki, ponieważ najlepiej co zrobić, to jesteśmy naprawdę uprzywilejowani, ponieważ w Stanach Zjednoczonych na przykład jest tego Mnóstwo. Więc wystarczy, że znajdziecie jakiś pomysł, który tam się sprawdził, i spróbujecie go zrobić w Polsce oczywiście po swojemu. Tak więc wpiszcie na TikToku, zobaczcie któryś z tych pomysłów, które wam wygenerował Chat GPT, czy ktoś już robi coś, czy ma wyniki. Jeżeli tak, no to macie jakiś pomysł na kolejny, ponieważ jest to sprawdzony pomysł, widzicie, że to sprzedaje, więc bazujcie na tym, co faktycznie sprzedaje, co generuje już jakieś rezultaty. Zróbcie to na przykład w Polsce czy w innym kraju, jeżeli chcecie. No i również macie szansę na to, żeby wygenerować takie efekty. No i oczywiście na tym TikToku również możecie poszukać takich pomysłów, nie tylko na czacie, ze względu na to, że jeżeli napiszecie na przykład sobie teraz Digital Products, to widzicie różnego rodzaju pomysły, na przykład ludzie się dzielą różnego rodzaju pomysłami na to, jakie te produkty cyfrowe można sprzedawać. I można teraz zapytać, no ale jeżeli oni się dzielą i wiele osób w ten sposób sprawdza, no to jaka jest szansa, że faktycznie nam się uda? Ogólnie właśnie to jest to, że w Polsce bardzo mało jeszcze osób to robi, więc jeżeli, wy, jeżeli oni się tam dzielą, co w Stanach Zjednoczonych działa, to zobaczcie, ten rynek i na przykład wprowadźcie to na rynek polski. Tak więc jak już macie pomysł na to, to sprzedawać, to tak jak mówię, wrócimy sobie do kanwy teraz, ponieważ w, w niej możecie stworzyć między innymi taki produkt cyfrowy, więc jeżeli to były kolorowanki, to widzieliście jak możecie zrobić kolorowanki, jeżeli chcecie stworzyć kalendarz jakiś, czy y jakieś planery, czy planer wdzięczności, czy jakieś inne rzeczy, to również tu możecie tego typu rzeczy porobić i wydrukować i wrzucić jako swój produkt do sprzedaży. Możecie podglądać właśnie jak tam za granicą to mają kupcie na przykład sobie ten e-book czy ten planer i zróbcie coś podobnego tylko oczywiście dodając jakieś swoje własne elementy żeby to nie było jeden do jeden. No i dzięki temu macie gotowy na przykład produkt. Następnie możecie po prostu stworzyć sklep na platformie Shopify. Wiele razy pokazywałem jak to robić, więc jeżeli jeszcze nie wiecie jak to zrobić na tym kanale również są na ten temat filmiki i jest ich pełno ogólnie na YouTubie. Tak więc tu możecie stworzyć bez żadnego programowania przesuwając elementy właśnie taki sklep internetowy i wrzucić ten pro produkt, żeby on automatycznie wysyłał się w momencie kiedy ktoś zakupi go u was na sklepie. No i przechodząc do ostatniego elementu, czyli reklamowania tych produktów, po prostu jak macie swój produkt, czy to są te kolorowanki, czy to są te planery, czy to są książki, czy cokolwiek innego, weźcie telefon do ręki, wydrukujcie to, e, czy pokażcie na przykład swój kom na komputerze, jak tam macie to na sklepie albo po prostu, tak jak na przykład jest to tutaj pokazane, weźcie do ręki, e, wydrukujcie to, pomalujcie na przykład, poprzeglądajcie, po prostu pokażcie ludziom, zobaczcie jakie to wyświetlenia generuje, to Naprawdę wiele tutaj nie trzeba. Jakieś umieć y, nagrywać, albo coś. Zobaczcie, że naprawdę wszystko jest tak bardzo tutaj proste. Tak samo, jeżeli chodzi o te planery, to wyciągnijcie ten planer, nie wiem, dodajcie jakiś napis, y, o, tak jak na przykład tutaj ta osoba robi. Czy to jest taki planer, właśnie na napadzie który można sobie pozaznaczyć, czy to jest, wydrukujcie go na przykład i pokażcie go. Więc to są naprawdę bardzo proste filmiki. Po prostu pokażcie, jak ten produkt może pomóc innym ludziom y, w jakiś sposób wpłynąć na ich życie pozytywnie, bądź też dostarczyć im nasz na przykład jakiejś radości czy jej, jej dzieciom w przypadku na przykład takich kolorowanych i wrzucajcie taki jeden filmik dziennie, dwa filmiki dziennie na przykład w zależności jak tam macie, jak wbijecie tysiąc obserwujących, będziecie mogli do, dorzucić tego linka swojego do bio, jeżeli nie macie jeszcze z początku tych tysiąca obserwujących, to i tak wpiszcie tutaj, on po prostu nie będzie klikalny, ale i tak wpiszcie link do tego swojego sklepu internetowego i naprawdę dzięki temu możecie zacząć generować fajne pieniądze tylko i wyłącznie w darmowy sposób wrzucając, nagrywając jakieś pojedyncze filmiki, Podejdźcie do tego nawet trochę kreatywnie Popatrzcie, co za granicą działa. Jeżeli chcecie zrobić na przykład dla przykładu takie kolorowanki, no to spróbujcie robić podobne rzeczy jak ta osoba, czyli raz otworzyć to, pomalować, czasami pokazać na przykład jak to projektujecie, czasami nie wiem, wyjść na zewnątrz i pokazać to. Tak więc różnego rodzaju pomysły możecie również brać z tych Tiktoków zagranicznych, które już działają, bo warto robić to, co już działa, a nie gdzieś tam wytyczać swoje własne szlaki. Chociaż, jeżeli chcecie, również możecie próbować może akurat to również się uda. I to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co uważacie w ogóle o tym pomyśle, czy jest on dla Was czymś fajnym, czy może chcielibyście spróbować, może spróbujecie. Bądź jeżeli macie jakieś pytania, bądź chcecie może, żebym coś więcej nagrał na ten temat, bardziej rozwinął jakiś temat, również dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że jeżeli ten film był dla Was pomocny, zostawcie jakieś lajka, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i słyszymy się następnym razem.